Dzień dobry. Jak to mówią, święta, święta i po świętach. Ale nie przesadzajmy, nie musimy jeszcze całkiem koniec robić świąt, więc ja mam jeszcze kubek świąteczny, jeszcze jest co świętować. No, choinka stoi, miasteczko z Lego stoi, wszystko jest. No, także na bogato, na bogato. Także pierwsza kawa z wami. Pierwsza i dość późna, bo przyznaję się, pospałem dzisiaj, to tak dużo. No co, no co? Jakoś tak wyszło. Po prostu. Potrzeba, potrzeba. Taka była potrzeba. No, także pierwszy łyk kawy z wami. Mniami. Mniami pierwszy łyk kawy i musimy jakieś ciasto kąsnąć. Mam ochotę na ciasto. Mam... Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Jak ty się nazywasz? Halo? A, ciasto marmurkowe, o! Bardzo lubię, dostałem ciasto marmurkowe, więc trzeba je zjadać. Ja i tak na szczęście w tym roku nie mam wielkiego problemu z zamrażaniem produktów, czy na siłę wyjadaniem, ponieważ no bardzo, bardzo mało miałem, więc mało się zjadło. Wszystko się zjadło, dziękuję bardzo i tyle, finito. I tam nie ma co wyrzucać, broń Boże, ani nie trzeba nic mrozić, więc jest interes życia, jest git, jest gites. Pogoda taka sobie, o tyle dobrego w tym wszystkim jest to, że lekko prześwituje słońce, no i mamy 2 stopnie, bo ostatnio wczoraj i przedwczoraj było po 10 stopni u mnie, no, ja wyszedłem i tak wiosna, czuję wiosnę, więc na bogato. Strasznie się to wszystko jakoś dziwnie robi. Ale muszę wam pokazać, bo w drugi dzień świąt byłem w gościach i dostałem oczywiście fajne prezenty, ale takie 2 sztosy muszę wam pokazać, że po prostu, no, konkret, konkret. Zacznę od pana Wielkoluda. Pana Wielkoluda, który mi pewnie starczy na cały rok, a może jeszcze dłużej. Zobaczcie. Ta-dam. To jest taka figurka mleczna. No niezłe, co? No niesamowita jest. Ja mówię, no będę jadł przez cały rok. To sobie od nóżek zacznę. Jedną nóżkę sobie ukąszę. Za jakiś czas kolejną nóżkę sobie ukąszę. I tak do góry, aż po sam czubek. No, no piękna jest. To jest w ogóle R. Dybalski. Nie wiem, co to, nie wiem jak. Kto to? To jakaś cukiernia, czy co? Ale wykonane pięknie, bo to widać, jest dość ciężka, więc to nie jest tak, że to jest byle jaka tam cienka czekolada, byle uderzenie i coś się dzieje. Nie, 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 ona jest tutaj naprawdę masywna. No, także... No konkret, po prostu konkret. Jezu, myślałem, że się przewraca. Stój, stój! A tutaj kolejne, takie piękne arcydzieło. Znaczy arcydzieło, no... Też odlew, bo widać, ale tak pięknie zakomponowany, że aż przyjemnie, oko cieszy. Choinka czekoladowa w takim pudełku wedla. Tutaj jest dla kogo. Taką już jakby na taki nadruk, tylko wpisujesz dla kogo. Choinka wedel, ta 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 ta. Jaka to jest czekolada, taka zwykła? Choinka z czekolady gorzkiej, mlecznej i białej. Gorzka 81%. Tłuszcz, coś tam. A nie ma już dalej informacji, ile jest pozostały jeszcze. No dobra, no nieważne. Ale gorzka, także o. No ładnie to wygląda, co? No umówmy się, ja jak to zobaczyłem, to banan na buzi. No to tak śmiesznie i pociesznie wygląda. No jest eleganckie i piękne. Więc widzicie, zapas czekolady na najbliższy rok to ja mam i mam. No ale ty to jesteś po prostu kolejny mały Januszek. Oj, tuli, tuli, Januszek utuli. Oj, oj, oj. Kurna, robisz takie podchody, jakbyś się miał przewrócić, a on ma krzywe nogi. Po prostu jak się go stawia, to on się maida. No, ale jest, także fajno. Co do dzisiejszych planów, no to do popołudnia w sumie jestem dostępny. Potem wieczorem już mnie nie ma. Więc musimy tak poblogować mniej więcej do popołudnia, chociaż tam jakieś zarysy
popołudnia może jeszcze pokażę. Zobaczę. Zobaczę, jak mi to wszystko będzie czasowo się komponowało. Teraz robię pranko. Trzeba odkurzyć, bo przyznaję się z ręką na sercu, że przez całe święta nie odkurzałem. Zrobiłem sobie przerwę dosłownie od wszystkiego. Od YouTube'a, od sprzątania, od mówię nie, to jest mój czas, ja napracowałem się przed świętami, święta nadeszły, to ja mogę odpoczywać. I tak zrobiłem i tak wykonałem. No. Także dzisiaj dopiero odkurzanko będzie, pranko się robi, no i fajno. Zaraz pójdziemy zobaczyć, jak tam miasteczko Lego, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł, bo to wszystko możliwe. No co, no co, no taka prawda. A tymczasem to ja sobie muszę ukroić jakieś ciasto marmurkowe i co? I do roboty się wziąć. Tak. Muszę się wziąć za sprzątanie, poogarniać. No i co? Niech ten dzień dalej leci. Jak widać, po świętach nawet Mikołaj się nachlał. No wszyscy jak Bela leżą. Tylko pan policjant i strażak na baczność. Ja nie wiem, co tutaj za imprezy się odbywały, no ale coś było grane. Słuchajcie, co do mojej świeczuszki, ona się paliła jeden dzień, drugi dzień i zobaczcie, zużycie jest praktycznie znikome. Naprawdę, no myślę, że to jakby dokładnie widać, tak? Także świeca sojowa na ten moment, no ja jestem zadowolony. To jest chyba moja pierwsza w życiu świeca sojowa. Więc no mogę się wypowiedzieć w 100%, że no jest zadowolenie z mojej strony. No zobaczymy, jak będzie się wypalała dalej, tak? Czy ładnie się roztopią te brzegi tutaj i tak dalej. Bo w ogóle te dodatki tutaj, co są i to, to też jest wosk, więc no powinno być na długo, na długo. No i chcę potwierdzić, że tam podczas palenia czuć ten zapach. Nie jest jakoś mocno intensywny, jakoś duszący czy coś, nie. Jest, czuć go, wszystko jest w porządku, więc myślę, że jak ktoś ma problem z dużą ilością zapachów, to ona nie będzie męcząca, w sensie nie powinna być, no. Dobra. Takie moje deserowe piękności. No, można powiedzieć, że ja to już mam wszystko porobione. Co miałem zrobić dzisiaj, to zrobiłem, teraz tylko czekam na pewien wyjazd, ale to jeszcze trochę, więc jest czas na drugi kawczan. Oczywiście, więc tutaj sobie będę popijać kawczana. A tak w ogóle jeszcze chcę powiedzieć i pokazać, jakie perfumy dostałem w te święta. Bo w sumie jakoś tak o tym zapomniałem. A dostałem dwie fajne pozycje. Tutaj odpowiednik z francuskich perfum, te, które zresztą już nieraz polecałem, bardzo dobre perfumy. Plus te z Avonu. Full Speed. To są te takie w bordowej butelce, coś takiego. A są jeszcze pomarańczowe. Taki ładny pomarańcz. Tutaj też czarna obudowa. I tamte są tak samo cudowne, mają cudowny zapach po prostu. Tę wersję miałem tylko raz i teraz mam drugi raz w życiu. A jeszcze miałem tamtą, więc tamta pomarańczowa sprawdzona 100% działa. A ten, nie wiem jak mogę go opisać. Świeży, piękny, taki powiedziałbym w przedziale między 25 do 40 spokojnie faceci mogą używać, będzie się komponował bardzo ładnie. No coś niesamowitego. Zapach taki, jakby to powiedzieć, nie tyle co stricte kojarzący się z kimś w garniturze czy w koszuli, ale z takim elegancikiem poniekąd bym powiedział, taki zapach, więc bardzo ładny. Można kupować w ciemno, myślę, że każdy facet będzie zadowolony. I tutaj właśnie odpowiedniki tego, bo znalazłem sobie po numerku. Nigdy nie miałem żadnych perfum z tej marki, więc w sumie mam pierwszy raz i jestem bardzo zadowolony, bo jest to dobrane pod moją, jakby pod moją osobę stricte, bo tutaj gdzieś tam główną bazą jest wanilia czy coś takiego. I powiem tak, ciepły, słodki zapach. No tutaj mogę powiedzieć, że to się może kojarzyć z takim, wiecie, gościem w garniturze. Nie wiem, jakiś tam wysoko postawiony urzędnik, bankowiec, nie wiem, dealer samochodowy. No z takimi ludźmi by mi się ten zapach skojarzył. Jest mega słodki, mega przyjemny. No i co mogę powiedzieć, no mi się bardzo podoba.
ten z Avonu jest taki bardziej świeży. Wiosna, wczesna wiosna, późna wiosna. Taki świeżutki. A ten to taki bardziej mocniejszy, taki z grubszej pary. No nie za bardzo wiem, jakby jeszcze można było go opisać. On jest taki nieoczywisty, taki... No jest, ojejku. Poniekąd przypomina zapachem trochę niektóre sklepy w galerii, w galeriach. Typu Zara. No. Kurczę. Nie Rekmana mi to przypomina, tylko Wistula. Tak. Sklep Wistuli. Ten z artykułami męskimi, tam koszule, garnitury i tak dalej. No. Tak, to jeszcze z tym mi się kojarzy ten zapach. No po prostu piękny jest. Więc no. Tyle na temat zapachów, także jeszcze dwa takie dostałem. Tam jeszcze kilka gadżetów, jakąś bieliznę dostałem, no coś tam, ale no bez przesady, nie będziemy tutaj wszystkich prezentów okazywać, tak? O, kasę dostałem, no, więc wiecie. W tym roku Mikołaj na bogato. No, piękne zapachy, no nie mogę po prostu. Coś niesamowitego. No, także tak to, moi drodzy. Możecie mi tam napisać, jak u was, czy gwiazdor w tym roku był hojny, czy raczej nie hojny. To zależy oczywiście, kto jak był grzeczny, no bo wiecie, ktoś był niegrzeczny, to nic nie dostał. Nie no, oczywiście śmieję się. Umówmy się wprost, że święta to nie jest, wiecie, bagaż prezentów, to nie o to tutaj chodziło. Ale wiadomo, jak się coś dostaje, to każdemu jest miło. No i tak to powiem szczerze, czas ucieka. Ja się narobiłem troszkę, w ogóle nie czuję jakby smaczka na śniadanie. Nie wiem, czy większość ludzi też tak ma. Ja jak wstanę rano, to mogę śniadania nie zjeść, tam zjem coś, kawałek słodkiego, wypiję kawy i ja jestem zadowolony. Wyjdę tylko na dwór, nie wiem, czy tam do samochodu, czy gdzieś chwilę pojadę, czy coś. Wracam, to jestem tak głodny, że po prostu szok. No także teraz pewnie coś konkretnego zjem dopiero jak wyjdę z domu. No także za, myślę, że około 2 godzinki pewnie. Może trochę wcześniej, zależy, bo jestem ogólnie umówiony, więc to też jakby zależy od tej drugiej strony. Jak patrzę na zegarek, ale dobra. Dobra, dobra. Także ja się nie żegnam, mam zamiar się jeszcze dzisiaj z wami połączyć. No vlogujemy, już nie vlogmasujemy, tylko vlogujemy. Oczywiście chodziła mi taka myśl, bo tam niektórzy youtuberzy robią, że jakby przedłużają vlogmasa do Sylwestra. No mówię, no nie, no wiecie, no, dla mnie vlogmas to jest do świąt i po świętach to już cześć. Także wchodzimy w normalny tryb vlogowania po prostu i tyle, no. Zobaczymy, jak to będzie. Choinka jeszcze mnie nie denerwuje, ale to do Sylwestra. Po Sylwestrze będzie mnie po prostu denerwowała. Ja mam taką manię, że już wiecie, po Sylwestrach, po tam Trzech Królach, czy tam ewentualnie do Trzech Króli, choinka, jeszcze ozdoby ok, ale potem zaczyna mnie to męczyć. Zaczyna mnie to męczyć i szok. Także nawet przed Sylwestrem myślę, że zwinę kalendarz adwentowy z Lego. Bo może stół będzie potrzebny, czy coś tam, no zobaczy się, tak? No niemniej jednak potem już ozdoby świąteczne i cała reszta będzie mi po prostu przeszkadzać, więc ja nie mam takiej manii, tak jak niektórzy, że oni to mogliby do marca mieć choinkę. No nie, nie. Nie mam tego. To potem już tej magii nie ma. Potem to wiecie, już potem styczeń, luty, powolutku człowiek będzie wyglądał wiosnę, bo to już będzie chciał ciepło, no to już dekoracja świąteczna całkowicie nie pasuje, więc u mnie tak to wygląda. Możecie też mi napisać, jak to wygląda u was. Czy raczej macie manię, że lubicie przedłużać takie ozdoby choinkowe i czym dłużej to wszystko, czy raczej gdzieś tam Sylwester, Trzech Króli już pakujemy w karton i do piwnicy, nie? No, dobra. To czekam na wasze informacje.